również dzikie i niebezpieczne miejsce. Wiedziałem, że szkolenie cię na łowce demonów było błędem. Witajcie z tej strony, Skorpion. Jak co tydzień, perfidna potyczka. Bitwa Old Tulbarad. Z Tulbarad uciekają magiczne istoty. Zagraj stronnika, a dostaniesz zaklęcie o tym samym koście, lecz będzie ono darmowe. Okej, jak widać trzeba stworzyć talię, tak więc za kilka chwil wracam. Jestem już z powrotem, talię mamy złożoną, jaką widać. Zacznijmy. Leci, 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 dawaj, losuj, losuj. Szybciej. I już. Serw Gurzon! Kontra! Bal Furion! Może wrócić dzikie postępy. Witaj, witaj, witaj! Takie mamy od karcioszki. Zostawimy sobie. Przywitamy się standardowo. Pozdrawiam cię. O, dzięki. Co mogę zrobić? Na pewno coś mogę. No i tak też uczynię. Myk. No nie, wypadki się zdarzają. Okej. I co teraz? I to by było tyle. Jak widać, gramy na mechach. Tylko mechy, praktycznie. To jest jakieś 95% deku to mechy. Zobaczymy, jak mi pójdzie dalej. Co zrobić? W sumie niewiele mogę. Czekam na rozkaz. On pewnie ma jakieś czary, ale wielkie, mocne, w sensie many, a jednak nie. Czyżby miał coś związanego z golemami? Jakiś deczek? Szkoda, że nie mam many, no. Jednej. No nic nie szkodzi. Pyk. Chwila. To sobie zostawimy na później. Jakby wyłożył jakiegoś miniona. Stwora. Zioma. Kolesia. No dawaj, dawaj, koleś. Masz 5 many. Wyłożysz coś czy nie? Bo jeśli nic nie wyłożysz, no to wejdzie ci w następnej turze prawdopodobnie za 7 lub więcej. No, chyba że się poddałeś. Wtedy plus dla nas. Wy widzieliście rozgrywkę, mniej więcej o co chodzi. A jednak się nie poddał. Długo się zastanawiał. Nic nie wykłada. Czyli chyba ma duże stwory. Mógłbym to. Albo to. To by było wtedy też za 5. Dobra, niech będzie tak. Okej. Myk. Pyk. Siup.
rzucił jeszcze bach. No i jak widzicie, ten deck po prostu jest dobry. Ale nie ma co wróżyć. No i wygrałem. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!